Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. No jestem, wybacz, wiesz, najmocniej, ale tak sobie pomyślałem, że przywitam się jakoś tak wierszem, wiesz, uzasadnię tą swoją nieobecność przez pierwsze kilka minut programu. Pozwól, że rozpocznę haiku, dobrze? Oczywiście, ja nie jestem, to nie jest tak, że jestem jakoś tam obrażony, nie, proszę. Naprawdę nie walczysz? Nie, ja nie chcę, proszę bardzo, proszę. Nie no, dziękuję ci bardzo. No więc, wiesz, ponieważ ja w niedzielę zawsze mam premiery, wiesz, chciałem powiedzieć, że kiedy oglądam... Może kiedy oglądam premierowo jazdę figurową w niedzielę w TV4. Może na tym polega pojęcie obowiązku po prostu. Dostaję jakąś taką fascynację wielką, ekscytację wielką i otwieram butelkę za butelką. Butelkę za butelką. Butelkę za butelką. Butelkę za butelką. Wojewódzki, Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WFMOP. No dzień dobry, Miśku, kłaniam się. Słyszałeś, że okazało się, że ta pogodynka, co wygrała, to Porsche. No wygrała, tak, to jest podobno widziałem. Żona Zubilewicza. To naprawdę? Tak, tego, no co ty opowiadasz? Od pogody tego wicherka. To o nim tak mówili, że on taki zazdrosny, tak, że jej puszcza się tak. A gdzieś jak się ten Rusek do niej kleił cały czas? No się kleił tak ciągle. Co ona się uśmiecha, on to on... po uchuj tam jak, no ja ciebie siwodnia budu, żubu, znajesz. I ona podobno ze strachu, wiesz? Ze strachu tak tańczyła. Bo samochody co? Porsche coraz tańsze. Idź сюда, ty dwojga! Ona po uciekał od niego. No, i te kroczki pom. I wyszło, wiesz? Okazuje się, że wyszło. No. Słuchaj, nie trzeba mieć specjalnej muskulatury intelektualnej. A jak się nazywa ten z tą gębą, co przegrał? Bo on niesympatyczny taki. Nie, ten co przegrał. To on też jest Gardias. On naprawdę? Tak, bo w tej chwili ten, w TV nie wszyscy ten z białym, co robił te takie miny cały czas? Kasprolewicz. Kasprzykowski. A, Kasprzykowski. Kasprzykowski bardzo. To dobrze. No. Słuchaj, o tym. No twoją macie, prekletę, że nie trzeba mieć specjalnej muskulatury intelektualnej, żeby być dziennikarzem faktu, to ja wiedziałem. Ale jest, słuchaj, wielki artykuł o co ci znowu chodzi? No to, że tam, no, że tak zwane, nie trzeba obrazili mieć ci matkę znowu? No i co? No, który to już raz, no? Nie zgadniesz. Mów. Udowodniają w fakcie, udowadniają, no, że Piotr Gąsowski, no, lat 45, no, nasz kolega, nasz tak, Gąsu. No był to niedawno w Stanach Mistrzów, no, widzisz, dwa tygodnie pamiętasz, temu. Jak Gąs wygląda? No oczywiście, krągły, no, taki jest, kulisty. Nie zgadnij, skąd czerpie inspirację. Kim on chce być? Hubertem Urbańskim? Bruce Willis. Kim? Bruce Willis. W fakcie stoi. Już to byrnowate, no. Wyobrażasz sobie, żeby on tam z gwiazdami poprowadził kiedykolwiek? Hi, my name is Bruce Willis and this is Catherine the Box. Albo żeby przeleciał tą, no to. Nie, błagam. Poranny Wojewódzki, Figurski. Poranny WF w SC Rock. Każdą chciałem powiedzieć. Ziobro się żeni, wiesz? O, jest zdjęcie jego faceta. Patikoti, naprawdę? Jest zdjęcie jego faceta, przystojny. Podobno też Krakowa. Oj, zobacz, duży. To Warzecha jest. Gąs taki trochę, nie? To Warzecha jest. Chociaż może bardziej Bruce Willis taki patrzy. Poranny Wojewódzki i Figurski. To już od rana do 10:00 w SC Rock. Trzeba nie mieć litości cukierkowego takiego, żebym wziął do ust i tak... Trzeba nie mieć w ogóle litości, mówisz o tej gardzie. Tak, bardzo. Naprawdę, ja ona chciał... tak, ona jest taka landryneczka. Tak bym wziął. Ale ja bym najpierw tak polizał i sprawdził w ogóle, czy smakuje, wiesz? Ja tak, bym od razu tak głęboko... Tylko nie w te miejsca, gdzie ten ruski, ten na żelatynie cały ją oblizywał. Chciałbym powiedzieć, że trzeba nie mieć litości. Tak, żeby skazać go na takie męczarnie. Szok! Podły właściciel przywiązał swojego psa do krzyża, wyobraź sobie. O Jezus, jak wykazały późniejsze badania DNA, pies był narodowości semickiej, więc cierpiał potrójnie. To był Żydow, ukrzyżował psa? Żydowskiego psa. Próbował krzyżować, ale na szczęście został uratowany przez panią Zenię. To jest pasja, ale inaczej. To przegląd pracy, proszę państwa, nasz dzisiejszy poranny. No, z czym ci się kojarzy wielka, z trudem ukrywana erekcja? Błyszczące... Z Gąsowskim. Nie, ale słuchaj dalej. No. Błyszczące jądra w cekinach. No tym bardziej z Gąsowskim. Wszystko z cekinach. Gołe klaty polane szampanem w brokacie. No przecież mówię z Gąsowskim, no. Klub Utopia, Warszawa. Ja, że Gąsowski utopi. Godzina trzecia nad ranem. No i jesteś sfotografowany? Nie, wychodzi... Kazio Marcinkiewicz. I mu te zakola tak parują. I jest taki nabrzmiały. A ma makijaż?
Ale gdzie? A obawimy jakiegoś chłopca? No nie, była z nim ta Izabela, ona dziwnie zapłakana wychodzi. Czy naprawdę? On, Kazi tak, wychodzi, ona się go spytała, podobało ci się Kaziu pedałów? A Kazi... Proszę Państwa, Kazimierz, który jeszcze całkiem nie mówił, niedawno mówił, że homoseksualizm to nienormalne i nienaturalne, poszedł, spróbował, wziął do ust i powiedział, dobrze. I'll be back. Bardzo cię proszę, nie? Powiedział, yes, yes, yes. Hasta la vista, Krzysiu. Bardzo cię proszę, żebyś odpowiednio zaintonował w tej chwili szok. Ale... Szok! Trzej przyjaciele z małej wsi na Podkarpaciu szok! Zginęli w potwornej, głębokiej czeluści. U mnie też studni? Studnia śmierci, tak. Ja mam też głęboka tragedia rodzinna. Jest potworna studnia śmierci. I u mnie jest zdjęcie tych chłopców. U mnie też, no mają po 45 lat wszyscy. Można powiedzieć, że wpadli naprawdę ostro. Przez dwa dni Angeli L. z Lublina szukało kilkaset osób. Nastolatka wyszła w sobotę do dentysty i od niego nie wróciła. No, okazało się, uważaj, z nim? Że poszła na imprezę. Szok! Trzy dni, trzynastolatka, wyobraź sobie. No. Podobno spotkała Kazika i Gąsa. I poszli do gejowskiego klubu. Słuchaj, chciałbym, żebyś zaintonował, bo to jest naprawdę... To się troszkę łączy z naszym jutrzejszym ale tematem. Ale mam się przyłożyć, czy mam to zrobić tak bardziej wymownie? Poczekaj, cudowne objawienie Małgorzaty Foremniak już jutro, a to jest coś, co nawiązuje. Michale? Szok! Kolejny świecący kawałek wieprzowiny. Szok! Tym razem kobieta spod Aleksandrowa Kujawskiego. Szok! Kupiła ogonówkę, która w nocy świeciła dziwną zieloną poświatą! Matka, która wszystko zrozumie. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00. Ma 30, no rzeczywiście, jak się patrzy na jej nogi, słuchaj, jakbym zaczął od tego malutkiego paluszka i skończył, no, rozumiesz, paluszia tym... Paluszia bym tak wziął i tak bym powiedział tak... I ona mogła mówić... Krewetunie te malutkie, wytańczone, roztańczone takie... I ty widziałeś, jakie ma nogi? Tą nogę po centymetrze. I ten by się zrobił rumbę w łóżku, ona mi sambę. A ona by mi ramę, a ja bym jej zrobił trzymanie. No naprawdę. Potem bym jej zrobił czarną mambę. Bardzo zadowoleni, bo nie moglibyśmy o tym drugim, gdyby wygrał, mówić takich rzeczy nie, na antenie, tym bardziej, że partnerkę też miał jakąś taką. Dobra, sobie, prawda? Że robisz to Oliwierowi Janiakowi. Oj nie, no krewetunie! No wziąłbyś krewetunie Oliwiera? No nie, zaczepiłbym się o tą krewetunię, gdzieś już nie mógł pójść dalej w ogóle. Fuj, no co ty? No więc wyobraź sobie... Tak! Że to prawdziwy szok! Szok! Bo ona z zemsty ukradła mężowi krowę! Jezus Maria! Maria Kaczyńska? Nie, mieszkanka jednej ze wsi pod Małkinią. Wiesz, nie mogła się pogodzić z tym, że mąż się z nią rozwiódł. Wkradła się więc do jego gospodarstwa w błędnicy i ukradła mu krowę oraz, uważaj, spawarkę mu ukradła! I krowę oraz spawarkę znaleziono za telewizorem na meblościance. Ograbiony zgłosił to wszystko na policji, znaleźli... Oddaj spawarkę, suka! Nie, krowę znaleźli za meblościanką, a spawarkę schowała do krowy. Słuchaj, u mnie Ewa Kopacz, minister, stwierdziła, że Polska ma szok! Lekarstwo na epidemię chińskiej grypy! No! Zgadniesz, co trzeba robić? No mów, szok! Trzeba się myć. O, to dobre. Ja dzisiaj niestety jestem bardziej podatny. Ja od tygodnia jestem bardzo narażony. Bardzo jestem podatny, też tak coś czuję. Słuchaj, no jakby poszukiwania tematów do artykułów w fakcie. Jezu, rzeczywiście. Słuchaj, pokazują czasami tą wielką desperację, w jakiej są dziennikarze faktu, bo ja dzisiaj z faktem. No. Wyobraź sobie, że ta informacja jest między tą, co z zemsty ukradła mężowi krowę, co jest fajnym, umówmy się, tematem. Jeszcze jest niedźwiedź wandal. A nożownikiem, który napadł na dziesięciolatka, krakowskim małżeństwie, które wyznania terrorystyczne. Zabił swojego zarobka? Nie. Mam szokującą informację o tym, że pływali dziurawą łódką po jeziorze, wyobraź sobie. To jest szok. Czterech mężczyzn pod Olsztynem. Na jezioro Leleskie wypłynęli. Po tej wiadomości nie podniesiemy się. Oddalili się od brzegu o jakieś 30 metrów, gdy łódka szybko zaczęła nabierać wody i tonąć. Oni nabrali wody w usta. Wzywali pomoc. Ale nikt się nie utopił, nic się nie stało. Ale to w ogóle szok. Dziurawą łódką, no szok. Chcę ci powiedzieć, że ja wiele lat temu w programie Idol uczyłem Polaków. To był szok. To był tak, mówić prawdę. Bo prawda nas wyzwoli, prawda jest aktem łaski. Naprawdę? Ty... I tak, wyobraź sobie. Mówisz to sobie do lustra czasami, czy zapisujesz do na lustra nim? To ja robię inne rzeczy. Rozumiem. Eugeniusz Kas, 50 lat z Pabianic. Szok! Szok! Zgadnij, co powiedział. Mów. Szokujące wyznanie terrorysty z Pabianic. No. Chciałem otruć 100 osób.
O, i mi się to podoba. To jest naprawdę zdjęcie, mocne. Patrzę mu w oczy, ja mu wierzę. To wielka prawda. Wielka prawdeńka. Czy groźna puma zaatakuje mieszkańców Lubelszczyzny? Wyobraź sobie, że Alik dalej jest na wolności i dalej terroryzuje. Tak, tym razem przeniósł się w Lubelskie. Podobno nabrał ochotę na budkę suflera. Natomiast daj Boże. Mam szokującą informację. Słuchaj, uczniowie złapali pijanego WF-istę, który ma, wyobraź sobie, promil 40. Tylko jak ja sobie przypominam podstawówkę i liceum, przynajmniej zawsze byli na gazie. Miałeś pikieć trzeźwego WF-istę? Ja się od tego odcinam. Chciałem powiedzieć, czy twój ojciec jakby żył, to ile miałby lat? Ale mój ojciec nie był WF-istą. Aha, no a to przepraszam, ale nie, ile miałby lat? Bo chociaż możesz powiedzieć, że zainteresowania były podobne. Tak, dotykać w szatni. Chodź tylko, bo dotykam cię. Nie dotykać, chodziło o promile. No. Ale możesz mi powiedzieć, ile ojciec miałby lat? Bo jest tu wiadomość, coś mi pasuje. No, ale o co chodzi? W Białymstoku znaleziono mężczyznę, który miał w mieszkaniu 700 litrów spirytusu. No co ty opowiadasz? Tato! Wódzki i Figurski. Poranny WF. Gazetki już zamknęliśmy, wiesz co to... No to jest reklamie, jest tak. Jak się... Dzień dobry, co robić, żeby zęby były białe? Żeby zęby były białe i zdrowe, ona mówi, głupku. Co robić, żeby zęby były białe i żeby nie tracić głupku? Tego efektu wrażliwości. I tego efektu bielości świeżego cifa. A on mówi, pani Natalio, aby utrzymać tą biel zębów wrażliwość oraz ich kruchość, powinna pani używać pasty sensofanka. Żeby nie poruszać szkliwa, musi pani używać preparatu do nieusuwania szkliwa. Co, no to odpowiada wielka artystka? Dobrze, będę to robić Proszę codziennie. Państwa, tak nam zaczęły strasznie żółknąć zęby od czasu, kiedy zobaczyliśmy Natalię w swoim najlepszym repertuarze. Po polską ratowały zęby, dzisiaj piszą. w jednym z portali. Oj Boże. A co tam ta psychofanka? Oprócz tego jeszcze jest bardzo dobry tytuł, wyobraź sobie, który brzmi: psychofanka Angeliny ma psychomatkę. Boże, szok! To jest dopiero szok. A okazuje się, że psychomatka urodziła jeszcze psychosyna. Jest psychodziecko na jej psychorękach, wiesz? I jeszcze tak, że jest ojciec, o którym piosenka Psychokiller powstała. A propos piosenek. No właśnie. No proszę państwa, Wiocha. Wiocha. A to taka ładna dziewczyna była. Tak się dobrze zapowiadało wszystko. I niestety, proszę państwa, ktoś w jednym z portali podcastów i to jeszcze jej nie lubi. Tak, no właśnie. Ale z takim nazwiskiem to co ona zrobi? Co ona ma? To prawda. Nazwisko brzmi Urbańska. I nie ma to nic wspólnego z byłym prezesem Valpontonem. Nie ma to nic wspólnego z byłym gwiazdorem, tym od Milionerów. Nie ma to nic wspólnego, proszę państwa, znasz jeszcze jakiegoś Urbańskiego? Tak, pan samochodzik. Urbański, tak, no właśnie, nie ma to nic wspólnego z panem. Ten Krzysztofski był też w domu Urbański. Chociaż je masz trochę, jest taki pan samochodzik, prawda? Oj, ale taki stary i tankujący podobnie. Dużo pali. Podczas koncertu premier, proszę państwa, w Opolu, Urbańska, Natasza U, może nie, mówmy. Nie, mówmy Urbańska N. Natasza U. Natasza U miała wykonać utwór zatytułowany Mała. Kandydatura została zakwestionowana z powodu naruszenia przez wokejskie regulaminu konkursu. Piosenka uznana została bowiem za plagiat. Urbańska N naruszyła regulamin w dwóch punktach. Zgłaszane piosenki muszą posiadać oryginalną muzykę oraz nie mogły być prezentowane publicznie przed dniem 15 lutego 2009. Proszę państwa, oficjalne oświadczenie na stronach TVP, na których podobno zablokowany jest dostęp do Eski Rocka, więc możemy mówić, co chcemy o jej pracownikach. Po zapoznaniu się z materiałem... Jakich pracownikach? Tam już nikt nie został. Po zapoznaniu się z materiałem audiowizualnym zawierającym występ piosenkarki Diany Dabczewicz podczas festiwalu Budwa 2005 oraz wyjaśnieniami pana Janusza Józefowicza wycofuje się z konkursu i koncertu premiery 46. KFPP Opole 2009, utwór pod tytułem Mała, w wykonaniu pani Nataszy Urbańskiej. Koniec cytatu, kropka. Proszę państwa, od czasu, kiedy próbowano nam wmówić, że ta miotająca się w wielkim studiu pani o godzinie 20 to jest ta gwiazda telewizji publicznej, za którą my płacimy, płacąc abonatem, nie wszyscy, od tamtej pory kariera Nataszy Urbańskiej nabrała kolor. No dobrze, ale szkoda, że są to kolory siny, fioletowy i taki trochę bo może media znowu się niesłusznie powiesiły na tej biednej, proszę, ładnej dziewczynie. Posłuchajmy najpierw. Bo na razie na niej się powiesił ten starszy pan. To najpierw usłuchamy Diany Mustanga. Diany Dabczewicz. Słuchamy czy słuchamy Urbańskiej N? Ale wiesz, że on ma Mustanga? Kto? No ten. Ja też mam pokazać ci? Nie. Chcesz najpierw Urbańską N czy Diany Dabczewicz? Urbańską N. Proszę bardzo. Mam problemy z rodziną. Przecież jestem zwykłą dziewczyną, mam problemy z rodziną. Słuchaj, to tak jakbyśmy my to pisali, tylko my to, proszę państwa, zawsze piszemy na kacu albo po tak zwanych psychotropach. No to a ona posłuchajmy Tijany Dabczewicz. Seje i to same gany mam.
jest szybciej. No nie, no zupełnie inna piosenka. No dobra, jest szybciej. Nie, jest zupełnie szybciej. Albo odpuszczam się. Jestem zwykłą dziewczyną. No poza tym ona nie śpiewa, no ona coś tutaj... Pićku! Wypowiada jakieś takie... No, ona pijana jest, chcesz to słuchać od razu. A pójdź to od tyłu, możesz? Poczekaj, no, od tyłu, no. Poczekaj, no, no, no i teraz od tyłu, no. O, poczekaj, posłuchaj od tyłu. To jest ta serbka, tak? Mhm, poczekaj, tak. Od tyłu, bo to od tyłu bardziej... O, dobre. Dobre. Poczekaj, będzie serbski od tyłu. No, a zupełnie inaczej. Proszę Państwa, kobieta od Tylca zawsze czasem, zawsze prawda z niej wychodzi, wiesz? Natasza Urbańska wygrała pole przed czasem. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10. Wysrok. Do chłymno. Wszyscy niech staną. Za rosyjską babcię, co postanowiła nie zgodzić się na warunki. Za duże wagina do skwiera przypina. Wiesz co, poczekaj, bo to chyba jest jeszcze oficjalny cały czas. O Jezu, tak? Tak, chyba tak. 75-latka, która chciała być wciąż atrakcyjna dla panów i przyciągnąć jakiegoś młodego mężczyznę, udała się po pomoc do chirurgów plastycznych. Oczywiście rzecz dzieje się w Rosji. Nina M. zgłosiła się do szpitala i wprawiła niektórych chirurgów w osłupienie. Krzyknęli ponoć szok. Nina M. to rosyjski odpowiednik Magdy M. Kobieta powiedziała, 75-letnia, że chce jeszcze, aby zaprojektowali waginę w taki sposób, by udało jej się znaleźć jeszcze jakiegoś młodego męża. Nowa pochwa ma także sprawić, że Rosjanka będzie nadal atrakcyjna w łóżku. Lekarze przyłożyli się do roboty. Proszę Państwa, kiedy kobieta wytłumaczyła specjalistom, że zamierza po prostu być wciąż aktywna seksualnie, powiedzieli, хорошо. Dawaj! Хорошо. I jeden z nich powiedział, dawaj w period! Podobno, proszę Państwa, nie można było poddać rekonstrukcji innych otworów Niny M, dlatego zdecydowano się na rekonstrukcję waginy. Zaszyli 1,5 metra, zostawili naprawdę kusoczek. Otóż, proszę Państwa, rozmawialiśmy z wybitnym specjalistą w sprawie rekonstrukcji wagin właśnie. Nasz dobry znajomy. Wiesz, że to jest... Sankowski opowiadał już kiedyś na naszej antenie o rekonstrukcji penisa. Ale żeby zmniejszać, wszyscy sobie powiększają. Czas wprowadzić równouprawnienie. Oto Andrzej Sankowski. Ja myślę, że po prostu chodzi o zwężenie pochwy, bo no, z czasem ona się rozluźnia i jest no, taka bardzo luźna. I tutaj to po prostu się robi, że wycina się fragment śluzówki, zaszywa mięśnie i zaszywa wszystko. Też można zmniejszyć wargi sromowe większe, które z czasem się po prostu rozciągają i tak no, wyglądają nieapetycznie. I na przykład powiększyć wargi sromowe większe, bo trochę czasami tak robię, że po prostu szykuję tłuszczek, jak zanika, bo z czasem to wszystko zanikają te tkanki. No, to różnie bywa, no wie pan, jedne panie wyglądają dobrze, drugie gorzej. Na 75 lat, no to już jest taki wiek, który no, nie wygląda się najlepiej. To niestety jest to prawda. No to musi być bardzo trudna operacja dla pana doktora, wiesz? No dlaczego? No po prostu... No trzeba naprawdę zanurzyć się w swoją pracę. Znaczy, chciałem powiedzieć, że w takim razie to wszystko dobrze rokuje w naszym związku na przyszłość, kiedy ty się coraz luźniejszy będziesz robił. Ja się bardzo rozluźniam w pracy, ale to jest, muszę ci powiedzieć, że to jest taki einsteinowski dylemat. No. Zmniejszyć wargi większe. Czy pomniejszyć wargi większe? Ja proponuję zmniejszyć wargi większe. Kto jest za? Jestem za zwiększeniem warg mniejszych oraz usunięciem tak zwanej luźności w tym programie. Rozluźnij się, proszę cię. Poranny wojewódzki Figurski. No to z pewnością jest przemyślana strategia PR-owa. Wiesz, tak jak Kamel teraz PR-owca się chwyta. Podobnie jest tak samo z tą Fedak. No tą od... Może gdybym zacytował, proszę. Nie, może ja najpierw zacznę tak. Pisałem w Google dowcipy o Żydach. Ojej. Wyskoczyło mi 1,262 milionów no. Strony w internecie i najlepszy żart. Pierwszy. No, mów. Dziesięcioosobowa delegacja... Ja się od tego odcinam, poczekaj, mów. Dziesięcioosobowa delegacja polskiego rządu jedzie do Izraela. Zagadka. No. Ile wynajmą pokoi w hotelu? Nie wiem. Ani jednego. Każdy zatrzyma się u rodziny. Ojej. Koniec żartu.
Nasi przyjechali. Ojej. Proszę państwa, proszę tradycja się, nie że pani Fedak, Jolanta Fedak, która Fedak, do, nie, Jolanta Spindale Fedak. Jolanta Spindale Fedak, która dopuściła się najbardziej spektakularnego Spindalej w ostatniej... Mówmy SP i laj, dobra? W najnowszej historii Rzeczpospolitej. Okazało się, że została sprowokowana i jej ostra reakcja była swego rodzaju manifestem na antysemickie zachowania kolegi Marka Sawickiego. Jolanta Spindale Fedak ujawniła, że tak naprawdę rozsierdził ją żydowski żart, a właściwie antyżydowski żart, który opowiedział jej pan Marek Sawicki. Pan Marek Sawicki zapewniał, że nie wyśmiewał się z wyglądu ani korali pani minister, bo takie plotki się pojawiały. Marek Sawicki przypomniał przy okazji wpadki innych znanych osób z publicznym przeklinaniem. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia pan Sawicki. Zdarzają się różne wesołe i mniej wesołe chwile słabości także. Przypomnijmy sobie chociażby wpadkę marszałka Zycha czy Kamila Durczoka, nie mówiąc już o głowie państwa. Przypomniał mi się taki żydowski dowcip o oszczędzaniu. I wtedy zwróciłem uwagę pani minister, że w dobie kryzysu zastanawiajmy się, jak zarabiać, a nie tylko jak wydawać pieniądze. Być może wtedy, kiedy ona była zaaferowana dyskusją z innymi ministrami o swojej ustawie, wydało jej się to niegrzeczne. To co, mamy reakcję na wypowiedź pana Marka Sawickiego? Tak, nasza odpowiedź będzie krótka, ale z naszego ogródka, dobra? Dobra. Dobra, trzy, cztery. Nasza odpowiedź będzie krótka. Jeszcze raz. Nasza odpowiedź będzie krótka, jest dalej z dobra. Naszego ogródka, dobra? Trzy, cztery. Nasza odpowiedź będzie krótka, dalej z naszego ogródka. Żydu! Poranny wojewódzki figurski. Poranny WF. Uważasz, że się powinienem od tego kontrolnie odciąć, czy tak nie? Tak na pół etatu. A mnie się wydaje, że rząd wreszcie zaczął mówić ludzkim głosem. Ja jestem za. Dalej! To ja się jednak odezwę. Ja też się odcinam. To wszystko ten Infulecki. Dalej! Swoje koralki! Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00. Jest rok. Drodzy państwo, w wielu listach kierowanych do redakcji państwo zapytujecie, jak to jest, że w porannym WF-ie obrażamy dwa razy w tygodniu w związku z podsumowaniem. No więc już tłumaczę z tej strony, że poniedziałkowe podsumowanie podsumowanie byłego tygodnia, a to czwartkowe tego bieżącego tygodnia. Nieprawda, w poniedziałek podsumowujemy to, co się wydarzy w przyszłym tygodniu. A, przepraszam bardzo, tak rzeczywiście. Kolejne zapytania listowne, prosimy kiedy kierować... Kiedy będzie coś o Piotrze Rubiku, ja dostałem maila? Senatorska. Za chwilę. 13 przez 15. Gdybyście mogli w bardziej dosadnych słowach komentować sytuację prezydenta. Ja myślę, że już bardziej chyba nie możemy. Ja może zacytuję fragment. Proszę. Piotr Rubik, cała prawda. Też. Tych czarnych krzeseł, rząd pustych, jak słowa, co tylko dzielą łatwo wydany sąd. To on robi błąd. Naprawdę to jego jest? Tak, bardzo ładne, nie rozumiem, ale ładne. Ach, proszę państwa... To jest cała prawda, Piotr Rubik. Piotr Rubik od jakiegoś czasu, artysta, że tak powiem... Niepokorny. No nie chciałem powiedzieć o pewnej impotencji takiej artystycznej. Ale z kolei bardzo ładnym kolorem na głowie. No właśnie chciałem powiedzieć, że przefarbował się na czarno. Tak. Dba również o swój wizerunek, raz na jakiś czas przemycając informacje o rzekomej ciąży swojej partnerki. I że ciąży też mu talent czasami. Mu talent? No i proszę państwa, najgorsze było to, że tak talent, bardzo... To jest taki zmutowany talent. Tak bardzo ukochał tę swoją Agatę Rubik, jak ona się nazywa, Paskudzką. Że pozwolił jej wymyć swój własny samochód, a potem przynieść kawę. Co ty opowiadasz tak, naprawdę? Była taka wiadomość niedawno. Ona z tym brzuchem tak szorowała, a on tak siedział i mówił, jeszcze tu nad kola. Proszę państwa, pan Piotr czuje lęk, tak zdradza przynajmniej, wiesz, ale jak przygotowuje się mój i samochód? Zapowiada, że nie ucieknie z sali porodowej, a teraz w każdej wolnej chwili śpiewa i opowiada bajki maleństwu, tak czytamy, w świat ludzie Rubiki. Wiesz, jaki jest po łacinie umyj mój samochód? No. Tu jest Petrus. Zbotechnik, przepraszam, zootechnik Marian Temerowski radzi. Co ty gadasz? Powiedziałem zbotechnik, wiesz? Aha. Przez moment. Zootechnik, proszę państwa, radzi, jak pomóc przy porodzie. Bo właśnie, a powiedziałeś najważniejsze, że Piotrek powiedział, że będzie patrzył, tylko powiedział tak, Agata, jak zaczniesz krzyczeć. O tym na samym początku. Aha, jak zaczniesz krzyczeć, albo będzie krwawienie, ja wychodzę, bo ja na takie rzeczy patrzeć nie mam zamiaru. Nieprawda, on powiedział. Bo ja na takie rzeczy patrzeć nie mam zamiaru, tak powiedział. Powinien znać datę pokrycia, a z daty pokrycia wyjdzie mu termin porodu. I do tego terminu porodu powinien się w jakiś sposób przygotować. Przynajmniej na 2-3 dni wcześniej. To znaczy przygotować środki dezynfekcyjne, miskę z wodą, mydło,
wiadro z wodą. Jeżeli port się przeciąga powyżej 12 godzin, to według mnie trzeba było wezwać fachową pomoc, czyli lekarza. Taka prosta pomoc czasami, powiedzmy, poprawić główkę, poród jest na ogół główkowy, zawsze główka idzie przodem, a jeżeli jest pośladkowy, to już jest wtedy większa trudność. Czasami ta główka się skręci, można ją wyprostować ręcznie, można za przednie nóżki, bo one też idą w pierwszej kolejności, można ją podwinąć, można wyprostować. Można leciutko pomóc przy parciu, oczywiście. A propos parcia, to zarzucali, że ma parcie na szkło. Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że jeżeli będzie poród główkowy, czy ten pośladkowy, jak powiedział pan Temerowski, tak. to jakby określi dziecko swój stosunek do taty od razu. Wiesz, czy tata ma się puknąć w czoło, czy być może ma go odpocząć. Dziecko zachodzi w głowę. Co, ja tak sobie wypisałem, co będzie Rubik potrzebował do porodu. No było wiadro. No właśnie, muszę dopisać, jak batuta, frak, nuty, wiolonczela, dopisuje wiadro, sztuk jeden. I gumiaki, bo tam się... Poranny wojewódzki, figurski. Poranny WF. W SC Rock. 18 minut po 9:00, słuchacie państwo audycji SK Rock. Polskie Radio, SK Rock, Warszawa. Listowne zapytania prosimy kierować na adres ulica Senatorska 13/15, ewentualnie ulica Kolska 8, Warszawa. Prosić pana Leszka Kozioła. Proszę państwa, chcieliśmy przeprosić oczywiście rodzinę państwa Rubików, bo żarty żartami, ale ustaliliśmy, że jak ojcu, i to jest ojciec, który naprawdę począł to dziecko, rodzi się dziecko, to jest ważne dziecko w historii tego ojca. Dobrze, nawet jeżeli to są straszne okoliczności, tak bo one rzeczywiście bywają różne, bo kobiety się naprawdę przydarzają jakieś przedziwne reakcje, wiesz, na... A skoro jesteśmy w przedziwnych reakcjach, to teraz będzie o kompozytorze. Właśnie jakby do tego zmierzam. Kompozycja nie jedno ma imię. Ponieważ to są takie skurcze i rozluźnienia. Skurcze i rozluźnienia, i to powoduje, że jakby wprowadzasz taką inną perystaltykę zupełnie jelit. Ja nie chcę tego wątku. Przekup żołądka. Wyobraź sobie Beethovena? Że czasem... Mógłbyś Beethovena zagrać, no? Da. Ale nie, tak jak ten chłopiec. Ty grasz jeden dźwięk. Utrzymaj go dłużej, no? Ale bo ja jeszcze nie znam całej gamy, poczekaj. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. A teraz was kozek na płotek, no? La. Chcesz z linią melodyczną czy bez? Poproszę z minią. Proszę państwa. Ładnie wyszło. I got the big talent. Proszę państwa, no, program Mam Talent udowodnił, że jest bardzo daleko od jakiejkolwiek estymy i takiego talentu, który powodowałby, że można stać się człowiekiem wielkim w swojej dziedzinie, zapisać się gdzieś na kartach historii. Proszę państwa, wy tam szukacie wyłącznie takich właśnie pierdziaczy. Ja dzisiaj parafrazując czas, do którego doszły media, wymyśliłem taką złotą myśl, że ludzie już dzisiaj nie boją się śmierci, boją się głupio wypaść w telewizji. Ten program to udowadnia. Mam Talent, proszę państwa, rozlał się tutaj 2 dni temu. Przyszło 1,5 miliona ludzi do SK Rock. Naprawdę, jeżeli przesłuchało wszystkich, ale nie zdarzył się ktoś taki, kto moim zdaniem powinien wygrać brytyjski Mam Talent, bo naprawdę... On zaskoczył nawet brytyjską królową. To było, proszę państwa, wielkie CIS. To był, proszę państwa, Got Talent, wersja brytyjska. Pojawił się człowiek w zielonym uniformie, podobno protegowany królowej brytyjskiej. Podobno nawet jakaś rodzina, bo przyjechał Range Roverem. Facet, który, proszę państwa, nieprawdopodobny talent posiada... No, dźwiękowy. Dźwiękowy. Wyobraźmy sobie, że odwracamy człowieka, staje na głowie, podchodzi do mikrofonu, odwraca się plecami i robi tak. Posłuchajmy. No to właśnie, ostatnie pierdnięcie było najlepsze. Tego sięgnęła telewizja właśnie, proszę państwa. Ale to będziesz miał problem, jeżeli on się pojawi tutaj w polskiej edycji, albo jakiś jego naśladowca, prawda, proszę który ciebie, postanowi cokolwiek jak mówią Brytyjczycy, farting are always funny, czyli tak naprawdę w telewizji wszystko się może podobać. Pamiętasz, jak śpiewał Rynkowski? Gazy losu. Odpowiem ci tak.
O, hit generator. A teraz myślę, co już myślę. Poczekaj. Tak, proszę Państwa, tam oglądają media 21 wieku. To jest pierwszy. To ci, niestety, nawet ja to powiem. Musimy przerwać. Jezu, możesz. Mariusz, biegnij do kiosku po majtki. And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki górski. Poranny WSK. Minuta po wpół do dziesiątej, proszę Państwa. Czekaj, ty jesteś który rocznik? 74? Ja 73. Ty to on jest młodszy od ciebie, no, bo jest młodszy ode mnie, no jest gówniarz. Proszę Państwa, zdradzając tak troszkę od kuchni. Wojtek bez portek w radiu wprowadza się nastrój tak zwanym podkładem, który ma sugerować pewien luz, pewną dobrą atmosferę, no więc tym razem... To nie będzie podkład, bo to jest nowa piosenka reprezentująca SLD w wyborach. Hymny tak zwany, proszę Państwa, który pośma do Europarlamentu Sojusz Lewicy Demokratycznej. Którego to twarzą staje się, czekaj, energia, tak? Energia, czyli Wojciech. A jak wiemy, energię najlepiej krzesają jądra. Wyobrażasz go sobie? Pamiętasz ten klip? Tam chłopak przychodzi na basen z taką torbą sportową. I taki wielki kalisz. Wojtka Oleniczaka, którego on mija w szatni, tak wiesz, ociera się trochę o niego ramieniem, spoglądają spokojnie. Wojtek nonszalancko w szatni rzuca swoją torbę sportową. Ściąga bokserki. Takie maluńkie majtusie. A takie z kreseczką z tyłu. Które zasłaniają tylko ten kawałek fistaszka. Pręży swój muskuł Wojtek i do wody wskakuje. Trzymajcie. Uwaga i zaczyna. Tak jak Sabrina z piłką, podrzucając ją do góry, zaczyna śpiewać. W zwolnionym tempie wskakuje za nim kalisz, woda wylewa się cała z basenu. I potem jeszcze wskakuje ten... Joanna Senyszyn, która natychmiast łamie sobie kark. Zacznie śpiewać zaraz. Prawo i Sprawiedliwość, proszę Państwa, chciało wiedzieć o swoich przeciwnikach wszystko. Wszystko! Dosłownie wszystko, szok! Interesowały ich rzekome skłonności homoseksualne Wojciecha Olejniczaka i rzekome zamiłowanie do narkotyków Mirosława Drzewieckiego, tak stwierdza Kaczmarek. Były minister zresztą. Były minister opowiedział o tym, jak mały Ziobro, będąc ministrem, otrzymywał z prokuratury takie wiadomości. Jego policzki robiły się czerwone i mówił: wywężcie, czy to prawda. Proszę Państwa, świadek w jednej ze spraw zeznał, że uwaga, Wojciech Olejniczak interesuje się młodymi chłopcami. Wiadomość ta od razu trafiła do ówczesnego ministra sprawiedliwości Ziobry właśnie. Według Kaczmarka zresztą Ziobro przekazał tę informację znajomemu dziennikarzowi od razu po jej otrzymaniu. Było tym dziennikarzem, była oczywiście Patrycja K. Oczywiście. Liczył na burzę i chciał zorganizować konferencję prasową, w której miał powiedzieć, że ten człowiek już nigdy nikomu nie tryknie. Nie, nikogo nie puknie. Proszę Państwa, wiemy, jakie są homofobiczne zainteresowania 90% chłopców i mężczyzn, przepraszam, chłopców i pań. Oj, błagam cię. No. No dobrze, zadzwoniliśmy do naszego ulubionego Niemca, chociaż jest to strasznie nudne, bo ja bym chciał, żeby co Jacek by powiedział w poniedziałek, albo Pirup na ten temat. Posłuchajmy, co Niemiec ma do powiedzenia w tej sprawie. Oj, poczekaj. Nie, to było tak, nic nie powiem, będę musiał na chwileczkę tutaj zatrzymać. O, i proszę bardzo, Niemiec. Z mojego punktu widzenia, na miejscu Prawa i Sprawiedliwości zająłbym się raczej orientacją seksualną i własnego szefa. Natomiast, że jedno z państw, które przynajmniej teoretycznie jest państwem demokratycznym, którym nikogo nie powinna interesować orientacja seksualna drugiej osoby. Więc jeżeli potwierdziłaby się taka informacja, że Prawo i Sprawiedliwość zbierało informacje, czy zbierało też materiały dotyczące orientacji seksualnych swoich przeciwników politycznych, to świadczy to tylko i wyłącznie o tym, że Prawo i Sprawiedliwość ma problem z seksem. Ja bym polecał Prawu i Sprawiedliwości terapię, czy szefom Prawa i Sprawiedliwości terapię u seksuologa, a może po prostu, nie wiem, wizytę w domu publicznym, bo chyba rzeczywiście mają wyjątkowy problem z własną seksualnością. No i powróciliśmy do tematów gejów. Proszę Państwa, może lepiej było, żeby leciała ta piosenka i zagłuszyła to, co mówił pan Szymon. Prawo i Sprawiedliwość podobno miało papiery, że kalisz to wegetarianin. Słuchaj, ja... Że Giertych to kurduper. Bo możecie powiedzieć, że spotkałem niedawno pana Pawła Poncyliusza. Poncyliusz, bardzo miło, na rowerze jeździ. Sympatyczny bardzo facet, tak. Słuchaj, on wyglądał na takiego spełnionego różowy, taki opalony. Muszę ci powiedzieć, że tak, dorodny, taki, może wiesz, może nie tak jak Kamiński, który ewidentnie widać... Bardzo dorodny. Poprawia tam takie neroniczne pozycje. A widziałeś ostatnio jego plakat? Wiedziałem.
myślałem, że to jest właśnie ten ET2. Słuchaj, ale wiesz co? Ja się spociłem oglądając. Podobno Platforma ma zdjęcia, co no. Putra ma pod wąsami. Co ma Putra pod wąsami? No, no wyobraź sobie, no. Naprawdę ma? Jest tak, no, co no, normalnie. Ty? Ale wargi mniejsze są większe niż wargi większe. Wargi większe w ogóle wychodzą pod wąsy. Oj. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00. Co rok. Więc to tak mi przypasowała ta informacja o Oleniczaku, że jest gejem, że może byśmy się tylko tym tematem zajęli, co? Do końca już? No to nie, teraz Pet Shop Boys dawaj. Że jutro na przykład. Nie, tak? No co? Teraz dajemy Pet Shop Boys? Nie, zajmiemy się Wojtkiem jako gejem może w środę. A proszę Państwa, jutro to on jest dzisiaj gejem. Wielkie widzenia jutro. Jutro wprowadzimy na ołtarze Małgorzatę Świętą Błogosławioną. Foremniak. Małgorzatę Magdalenę Marię Foremniak. Może, tak. Annę tak. Marię. Chociaż Maria zawsze przed, czyli Małgorzatę Marię Magdalenę, o, Annę Foremniak. Tak. Tymczasem, proszę Państwa, jak się nazywa ta taka wielka Maria Teresa z Kalkuty, tak? Kupimy Małgosi jakieś tak, małe mieszkanko w Kalkucie. Tymczasem, proszę Państwa, obok Kalkuty mieszka Kailas Kalau Singh. W Indiach. Z Indii, no to dokładnie. Tam drogi, no. Który, proszę Państwa, no, wielkiego nieszczęścia doznał, albowiem 7 córek mu się urodziło. Siedem razy przeżywać te penetracje. Ja już się boję na temat tej pierwszej jednej, a on razy 7. Ale Jasnowic, proszę Państwa... Jasnowic to jest w Indiach taki seksuolog. Kailashowi Kalau Singhowi z Indii, który miał 7 córek, powiedział mu kiedyś: myć się nie będziesz, z męskiego potomka się doczekasz. Proszę Państwa, tradycyjną kąpiel i mycie zębów zastąpił tak zwaną ognistą kąpielą. Kalau co wieczór staje na jednej nodze, przed ogniskiem pali marihuanę i modli się do Boga Siwy o syna. To jest jak używanie wody do kąpieli, twierdzi Kalau. Ognista kąpiel to pomaga zabić zarazki i pozbyć się infekcji z ciała, dodaje. Proszę Państwa, my znamy takiego, co stoi na jednej nodze i pali marihuany, ma mnóstwo synów, nazywa się Lech Wałęsa. I myje się raz na tydzień. Proszę Państwa, ale za to za euro. Weselej Kailas Kalau ma 63 lata. Tak. Poświęca się w imię interesu narodowego, jak twierdzi, albowiem wypełnia przysięgę, gdy znikną wszystkie problemy stojące przed narodem. Bardzo zawiłe. Jego sąsiedzi podobno mają inne wytłumaczenie. Jasnowic powiedział kiedyś Kalau, że jeśli nie będzie się kąpał, to zostanie pobłogosławiony wreszcie męskim potomkiem. No. Ta wiadomość jest tak zredagowana, że tylko idiota mógłby ją zrozumieć, więc chyba tylko ten, co ją napisał. Generalnie chodzi o to, proszę Państwa, że jeżeli chcecie mieć syna, co wieczór musicie w salonie rozpalić ognisko, stanąć na jednej nodze, kupić marihuanę, to w Warszawie bardzo proste, i modlić się do Boga Śliwy. No, to wiesz akurat, to najlepiej. No, aniołek, tak na mnie wołają. Materiał propagandowy na ale temat higieny. Jest jakiś telefon do tego jasnowidza, bo ja bym chętnie postał trochę. A ja bym coś od niego kupił. O, właśnie tak. Tylko w ten sposób można dokładnie oczyścić szpary, gdzie gromadzą się resztki pokarmów, które rozkładając się powodują między innymi próchnicę. Nie tylko zęby myjemy rano i wieczorem, lecz także twarz, szyję, uszy i wszystkie oznaczone tu kółkami miejsca, ponieważ z nich najobficiej wydziela się pot. Lecz co zrobić, gdy nie mamy łazienki? Wtedy wystarczy miednica, w której można stanąć, wiadra z wodą ciepłą i zimną oraz konewka, z której zrobimy urządzenie natryskowe. Po umyciu całego ciała spłukanie mydła będzie łatwe i przyjemne. Jeżeli oczywiście nie wypadnie hak, na którym wisi konewka. No, urządzenie natryskowe. To było i praktyczne, i dowcipne, takie wiesz. Wiesz co, ale ja znam jednego gościa, naprawdę, który stał na jednej nodze, bił żonę, palił marihuanę i Gąsowski. Co wyszło? Nie, co wyszło? No. Mariusz. Należy to nasz wydawca? A znasz innego? Ojej. Daj Maryśki trochę. Ja przybiłem z nim żółwika jakiś czas naprawdę? Temu. Naprawdę? Módl się do Boga Ślimy. Nie swędzić zaczyna. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. W Esce Rock. To może ogłoś? Ja bym chciał zrobić teleturniej najpierw, dobrze? Dwa pytania. Najpierw teleturniej? Tak, dwa pytania, masz publiczność? To poczekaj sekundkę, tak, już momencik, zaraz. Ja ci zadam pytanie, czy pan mnie słyszy? Czemu nie powiedzieć od razu, to od razu bym... Ale bo założyłeś słuchawki jak ta pała. Przygotował, no dobrze, okej. Jeszcze sekundę. No, czy pan mnie słyszy? Jest pan Michał z Warszawy? Jestem. Panie Michale, pytanie pierwsze. Momencik, sekundkę, proszę pana, zaraz jestem już prawie gotów do wyjścia. Czy my już wychodzimy w tej chwili? Już wychodzimy, jest kamera. Tak, już czas burgo powiadowci. Już publiczność leży na ziemi. Dobra, uwaga, jestem gotowy do wyjścia. 3, 2, 1, kamera, start!
Dzień dobry! Dzień dobry, witamy Państwa, telefonie. Witam bardzo serdecznie, kłaniam się, Karol Strasburger. Proszę pana. Witam. Pierwsze pytanie. Przepraszam, jeszcze nie było dowcipu. Pierwsze pytanie. Proszę bardzo. Dlaczego cała Polska nienawidzi Krakowa? Za niego właśnie? Tak, jak myślisz, się odpowiedź? Naprawdę? Zaraz, sekundkę, chwileczkę. Urodził się tam? Niech się zastanowię, ile mam czasu na odpowiedź. Już czas minął, proszę, odpowiedź brzmi. Sekundkę, cała Polska nienawidzi Krakowa. Nienawidzi Krakowa za Zbigniewa Ziobro. Tak! Wow. I drugie pytanie. Dlaczego cała Polska nienawidzi Krynicy Zdroju? Momencik, niech się zastanowię, ile mam czasu na odpowiedź. Cała Polska nienawidzi Krynicy Zdroju, ponieważ Zbigniew Ziobro spędził tam dzieciństwo. I okres szkolny? Tak, dobra. I na tym kończymy nasz teleturniej. Dziękuję, dowcip może na zakończenie. Dzień dobry Państwu, Karol Strasburger. Chciałem opowiedzieć dowcip. Nie będę, bo się ostatnio strasznie skompromitowałem. Ale do dzieła. Proszę Państwa, jest. Idzie para młoda. Idzie krok, o panie kroczy. Młodej wiemy tylko tyle, że ma na imię Sławek. Małe stópki i ten mały garniturek i nowa fryzura już na boczek i ten loczek. Dziwny, tajemniczy uśmiech. Tak, ten ta Gioconda z Krakowa. Otóż proszę Państwa, Zbychu Ziobro, Zbyniu Ziobro. Nasz Bysiek. Bucio tak zwany. Bucio, proszę Państwa, będzie miał żonę. Proszę Państwa, casting na żonę trwał wiele, wiele lat. Zgłosiło bardzo dużo atrakcyjnych mężczyzn oraz dziewcząt. Proszę Państwa, już wtedy, kiedy krzyczał, że ten Mirosław G. już nigdy nikogo nie zabije, podobno wypadła mu z rękawa taka malutka różyczka, wiesz? Kiedy powiedział, ten pan już nigdy nie będzie nie odpowiadał na moje SMS-y, które pisze, przyjedź, uspokój, moje ciało płonie. Proszę Państwa, kiedy kazał zbierać kwity na Wojciecha Oleniczaka, że jest gejem, podobno wydał tajną dyrektywę, przyjrzyjcie się dokładnie, jak on to robi od tyłu, bo on podobno ma całkiem silne lędźwia, wiesz? Tak zwana ulubiona kolanowo-łokciowa jest. A tak naprawdę to są wszystko homofobiczne żarty, bo Zbyszek żeni się i to z kobietą! W wielkim stylu, na pierwszy rzut oka podobno widać, że jest zakochany. Jest wyraźnie jakiś taki odmieniony ponoć. Podobno już nie ma tak ściśniętych intensywnie pośladków, a jego uśmiech przesunął się z ust na wargi mniejsze. Podobno długo to odkłada. Odcinam się. Ale posłuchaj, jak ładnie fakt napisał. No. Podobno wszystko jest utrzymane w wielkiej tajemnicy ze względu na eurozamieszanie. Tak! Szok! Eurozamęt! Podobno na ślubie opony ma palić NSZZ Solidarność, Solidarność 80 oraz NFSZZ. Podobno ksiądz nie będzie się zwracał do nich per państwo młodzi, tylko podobno euro młodzi będzie nie, do nich pan mówił, podobno wiesz? Będzie mówił tak. Panowie, czy przemyśleliście tę decyzję? Eurobrączki jeszcze nie wiemy, kto wręczać na będzie. Malutkie europaluszki. Ponieważ Euro Ziobro jeszcze nie zdradził, proszę Państwa, kto będzie go euroświadkiem. Ale wiadomo, że na ślub szykowane są szok, dwa garnitury. Nie, największym szokiem jest to, że cały czas zatajana jest tożsamość eurowybranki. Tak. Podobno Zbyszek zamówił welon i często sam go przymierzał, uśmiechając się, a uśmiech zsunął mu się z warg mniejszych na jakie? Na wargi euro większe. Tadzik Cymański, proszę Państwa, cieszy się z szczęściem kolegi. Nie rozmawia z dziennikarzami, ale z naszym wydawcą bardzo chętnie, podobno ze względu na tego praktyki niemycia. Oto co mówi dla Zbigniewa Ziobro. Proszę pana, ja myślę, że ja mogę mu rękę uścisnąć i podejść mu chleba i nieba. I kwiaty mu dam, a prezent to on dostanie, powiedzmy sobie, od wyborców, dokładnie 7 czerwca. I taki prezent dostanie w Małopolsce, że dla młodej pary, spoko. No, niech życzą tego, komu każdemu by życzyli przede wszystkim. Ja myślę, że słuchacze Rzeszka są słuchaczami, którzy są też wielkoduszni, zwłaszcza ci, którzy nie są sympatykami PiS-u. Niech mu życzą, żeby troszeczkę ci strzelce z czwaczek, którzy za nim tam, prawda, biegają, żeby troszeczkę umilkli. Niech pozwolą mu się cieszyć wiosną, tak jak każdemu innemu. No, troszeczkę więcej kultury i luzu w tej polityce. I tak jak wasze radio... Tak i ta polityka powinna być troszkę bardziej wyluzowana i bardziej muzyczna. Ty zobacz, ale Tadek nas porównał lubi. Nasze radio do parlamentu. Wyobrażasz sobie, żeby ktoś gorzej mógł powiedzieć. No ono sobie na korytarzu burdel niesamowity. Ojejku, to, że pracuje u nas Wędro akurat, to wcale nie znaczy, że może takie rzeczy opowiadać na naszym ale radio. Wiesz, to znalazłem informację, że on nigdy, posłuchaj, w tym słowie kryje się zagadka. Możesz trochę ściszyć? No. Nigdy nie pracował jako asesor.
sukcesor. Pan Tadeusz Szymański powiedział, że już niedługo dostanie prezent od swoich wyborców. My czekamy, kiedy dostanie od swojej euromałżonki taki europrezent, czyli eurozwód. Eurowzwód, powiedziałeś? Eurowzwodek chciałeś chyba powiedzieć. Proszę państwa, Zbyszek, no naprawdę... No cóż, proszę państwa, takiego wstydu. Informacją o Zbyniu kończymy dzisiejsze podsumowanie. Nie zniszczyli Krakowa Niemcy, nie zniszczyli Rosjanie, ani proletariat z Nowej Huty. Niestety jeszcze jest Zbyszek. Otóż, proszę państwa, jutro ważna audycja bardzo. Proszę państwa, nie wiem, czy widzieliście kiedyś osobę żyjącą, która wstępuje na ołtarz, bo po drodze jej było. Słuchaj, ty jakby siedziałeś u jej boku i siedzieć będziesz. Wiesz, że czułem mi, magnetyzm, jasność. Ja zresztą muszę... Mi tak w celulit odchodził. Bo ty siedzisz do niej prawą ręką, prawda? Prawą ręką i mam że ona silniejsza taka jakaś, wiesz, naprawdę rękę, widzę, że i owłosiona taka. Sześć palców, więcej w niej. Ojej, rzeczywiście. I błona. Proszę państwa, Małgorzata, Maria Magdalena, Anna Kunegunda, Weronika Dolores Foremniak. To temat naszej jutrzejszej audycji, a w zasadzie nie ona sama, lecz jej wielkie, świetliste objawienia. Proszę państwa, znana także pod Częstochową jako doktor Zosia. Ona ulecza, nie dotykając, leczy wzrokiem, leczy spojrzeniem, leczy takim łagodnym, gwałtownie łagodnym. To na jej szybie, proszę państwa, któregoś drzystego dnia objawiła się postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem. I mówiła, na co świadków wielu było. Zostaw tego Rafała, zostaw, zobacz, jeszcze jest ten Misza Kalerio. To ona wypowiedziała te wielkie i ważne słowa dla wszystkich widzów programu Mam Talent, gdy zasiadła obok twojej osoby i powiedziała: Hama widzę, widzę Hama. To ona powiedziała te magiczne słowa w programie Gwiazdy Tańczą na Lodzie. Saleta, nie ciągnij już fleta, rzuć to. Jutro, proszę państwa, Małgorzata Foremniak od Aniołów oraz my, nikczemne dwie dusze, które niegodne tematem się zajmować, mimo wszystko ale spróbują. Jako faruzeusze spróbujemy, podołamy. Pocałuj mnie w wargi mniejsze. Foremniak, która wszystko zrozumie. Poranny WF. Jest zachowany.